się, jakby wczoraj Laura powitała nasze nowe debiutantki w Sali Białej. Myślę, że to dzisiejsze ukoronowanie, zakończenie pierwszej edycji zapoczątkuje jednocześnie napływ kandydatek do drugiej, trzeciej edycji, że stanie się to taką piękną tradycją tego miejsca, Pałacu w Wilanowie. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę realizować projekt debiutantki tutaj w Muzeum Pałacu Króla Jana III ze względu na wyjątkowość tego miejsca, ponieważ jest to miejsce naznaczone ogromną miłością. Jak wiemy, tutaj Jan III Sobieski zbudował Wilanów w darze dla swojej ukochanej, więc każda kobieta, która tutaj przebywa, czuje się bardzo, bardzo dobrze. Co to znaczy w ogóle? Debiutantka, żeby była jakąś damą, żeby się czuła pewnie. Ja się zupełnie inaczej czułam w takich sukniach. Szkoda, że już takich nie nosi. Debiutantki narodziły się w mojej głowie odrobinę z nostalgii za historią, za starymi dobrymi czasami, za koronkami, za sukniami, za rękawiczkami i połączyłam to z działaniem charytatywnym, z taką moją postawą, którą zawsze reprezentowałam. Ten dom powstał z inicjatywy mojego pradziadka Antoniego Bednarczyka. Bardzo dziękujemy wszystkim dziewczynom, które charytatywnie wystąpiły dla naszych pensjonariuszy w Skolimowie, zapraszając ich do wspólnej w ten sposób zabawy. Ja i moje koleżanki przy udziale debiutantek wspólnie przekażemy po prostu jakiś dar serca. Zaczynamy od 200 zł. 200 zł mam, dostanę 250, mam 250, dostanę 300. Proszę Pani, serdecznie. 500 po raz pierwszy, dostanę 550, jest 550, dostanę 600. Proszę Państwa, szóstka jest liczbą szczęśliwą, przypominam Państwu. Interior pulchritudo immortalis est, czyli piękno wewnętrzne jest nieśmiertelne. Bo tak naprawdę tym pięknem to jest piękne serce, piękny umysł, piękne myśli, piękna dusza. To jest projekt dla dziewczyn, które cenią jakby wewnętrzne i zewnętrzne piękno, a nie wywyższanie się. Robimy dzisiaj trzy potrawy. Robimy zupę, danie główne i deser. Będziemy wspólnie pracować i będziemy wspólnie przygotowywać panie do balu, który kończy ten cykl, a bal odbędzie się w styczniu, więc mamy chwilkę czasu na to, żeby przygotować tradycyjnego poloneza, walca, może jeszcze jakieś inne tańce.